zaczynamy naszą opowieść. Moim i Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. A kim jest bohaterka naszej dzisiejszej opowieści? Żyła 800 lat temu, królowa tysiąclecia, najpotężniejsza kobieta swojej epoki, najbogatsza, najpiękniejsza, najbardziej wykształcona. Żona dwóch królów, matka kolejnych dwóch, w tym Ryszarda Lwie Serce. Eleonora Akwitańska, a właściwie Alienor Zakwitani. Żeby jeszcze uzupełnić portret biograficzny, jak to się mówi, babka dwóch świętych. Kim była ta kobieta? Była niewątpliwie ogromną osobowością. To ona, jej dwór ukształtował Europę na najbliższych 300 lat, jeżeli chodzi o modę, jeżeli chodzi o dekorowanie dworów, jeżeli chodzi o sztukę jubilerską, o słynne turnieje rycerskie, o zmagania i pieśni trubadurów. Ona również była przyczyną wojny, która trwała między Anglią a Francją równo 100 lat. Gdy się urodziła, była najbardziej strzeżoną księżniczką na kontynencie. No właśnie, gdyż, bo ona była wtedy najlepszą partią Europy. Tak, gdy szło o ogromne bogactwo, ojciec rządził Akwitanią i był panem, posiadał, czy był księciem na 8 hrabstwach i dochody z jego państwa były tak duże, jak dochody praktycznie reszty Europy, nie licząc Włoch. Czyli proszę sobie wyobrazić, co to było, i nie licząc Anglii, bo mówimy o kontynencie. No to była smacznym kąskiem, jeżeli chodzi o pieniądze, ale także była bardzo dobrze wykształcona i podobno niezwykle piękna. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to grała na kilku instrumentach, w tym na lutni, także mogła stawać w zawody z trubadurami. Znała łacinę, posługiwała się nią biegle. Podobno znała też język arabski, co było ewenementem. Była bardzo oczytana. Nie było księgi, która warta by była przeczytania i która nie wpadłaby w ręce Alienor i której by nie posiadała. Miała notabene największy zbiór ksiąg w owym czasie, a księga kosztowała, taka dobrze iluminowana, dokładnie tyle co wieś. Za księgę można było kupić wieś. Miała podobno największą ilość klejnotów. Nazywano ją Złotą Królową albo Złotostopą Królową. Dlaczego? Jej pantofelki były wyszywane złotą i srebrną nicią i zdobione klejnotami. I wprowadziła dwa zwyczaje do Europy. Brzeg sukni, dół, był haftowany bardzo bogato klejnotami i te one się też mieniły przy chodzeniu, stąd złotostopa, plus jeszcze wszelkiego typu aplikacje przy dekolcie. Obszywanie dekoltu to jest wynalazek Alienor. No i uroda. Miała do tego wspaniałą urodę. Gdy 2 lata temu, czy już prawie 3 lata temu, bo mamy 2018 rok, otworzono jej grób, to stwierdzono, że 82-letnia staruszka, bo ona dokładnie tyle lat miała, gdy ją pochowano, miała włosy do kolan i to bardzo gęste. Jak te włosy się utrzymały, nie wiadomo. Nie wiadomo, może są jakieś fragmenty tylko. Za życia podobno były rude, kiedy była młodą kobietą. Ogniście
złoto rude, mieniły się w słońcu niczym złoto, stąd też jej przydomek złotej królowej albo klejnotu Europy. Miała ogromne oczy i tutaj są dwie wersje. Niektórzy twierdzili, że te oczy są brązowo-złote, a druga wersja, że były błękitne. No jakoś trudno te dwie rzeczy ze sobą pogodzić. Życie tej kobiety byłoby i zostało tematem wielu legend. Ona uchodzi za trucicielkę. No ale jak wiemy, piękna, bogata i wykształcona. Któż zdobył taką partię? O czym milczy historia? Zdradzamy Państwu w Polskim Radiu Katowice. Trucizna niech na razie pozostanie tajemnicą, a zdradźmy, kto poślubił piękną Alienor, która była tak znakomitą partią, pilnie strzeżoną, bo bano się, że ktoś ją po prostu porwie, żeby tę fortunę zdobyć. I poniekąd została żoną przez podstęp, bo ojciec się wybrał z pielgrzymką do Kompostelli, zabierając córkę z zamiarem schowania jej w kolejnym klasztorze, żeby była bardzo pilnie strzeżona. Niestety w czasie tej pielgrzymki zmarł i dziewczynka dostała się pod opiekę jednego z bliskich krewnych króla, przepraszam, króla Francji, który miał syna nieudacznika, ale w odpowiednim wieku i niemalże równo lata poślubiła Alienor, nad którym górowała w każdym calu. Jak ona była piękna, tak on był nieciekawy. Jak ona była inteligentna, ten był mułowaty. Jak ona była znakomitym strategiem i politykiem, ten poruszał się na tej arenie jak przysłowiowy słoń w składzie z porcelaną. Na dodatek był mściwy, był zachłanny i wiedział wszystko lepiej w ramach tej swojej wiedzy najlepszej o wszystkim w zupełnie nieodpowiednim momencie, zupełnie nieodpowiednio wyposażony i nie tak jak trzeba uzbrojony, pociągnął na krucjatę do Ziemi Świętej. A ponieważ był niekonsekwentny, po drodze było Bizancjum i w tymże Bizancjum się zatrzymał i tutaj rodzi się czarna legenda Alienor. Zatrzymali się we Włościach bardzo przystojnego kuzyna i jej, i jego, bo byli ze sobą spokrewnieni i Alienor wdała się w romans z przystojnym wujem. Król się o tym dowiedział i się tak wściekł na swojego krewnego, że zamiast udzielić mu pomocy, wręcz przeciwnie, wystawił go na atak niewiernych. Natomiast Alienor porwał za sobą do Ziemi Świętej, popełniając kolejny błąd dla siebie, a zarazem bardzo przyczyniając się do poprawy sytuacji w Jerozolimie krzyżowców. Alienor, jak wiemy, była bardzo piękna i była genialnym strategiem i logistykiem. I to ona podobno czuwała nad całym zaopatrzeniem i na dodatek jeszcze wpadła w oko najpotężniejszemu władcy muzułmańskiemu Saladynowi. Legenda głosi, że została jego kochanką, a jak do tego doszło? Jeden znowu z kuzynów wpadł w ręce niewiernych i Eleonora napisała do Saladyna wspaniały list, bardzo mądry, bardzo przewrotny zarazem, który tak wzruszył Saladyna i tak zadziwił inteligencją tej, która go pisała, że zwolnił bez okupu tegoż właśnie krewniaka.
równocześnie z krewniakiem odesłał swój list do niej i doszło do spotkania, które zaowocowało podobno romansem i do spotkania, które było początkiem końca małżeństwa Ludwika VII z Eleonorą. No właśnie, to małżeństwo nie przetrwało, zostało unieważnione, co też było trudną sztuką w średniowieczu. No ale i kwestia pieniędzy. I tutaj na unieważnienie tego małżeństwa poszedł w dużej mierze ogromny posag Alienor. To był pierwszy mąż Alienor, ale nie ostatni. O czym milczy historia? Opowiadamy Państwu w Polskim Radiu Katowice. Wiemy już, że małżeństwo z Ludwikiem zostało unieważnione. No i Alienor wyszła drugi raz za mąż. No dzięki czemu była jedyną kobietą, która była zarówno królową Francji, jak i królową Anglii. Tak, nie traciła dużo czasu, bo po 6 tygodniach była już żoną drugiego mężczyzny, tym razem skandalicznie młodszego od siebie, bo różnica w owych czasach wieku 12 lat to było bardzo dużo. Bardzo. Alienor miała lat 30, natomiast on miał lat 18. I to świadczy o geniuszu kobiety i znajomości ludzi. Wokół niej kręciło się bardzo wielu mężczyzn, a ona wybrała właśnie tego, który jej najbardziej pasował do polityki, który potrafił się przebić jako wasal Ludwika VII, nic nieznaczący, ale bardzo dobry stratek, zabijaka bez skrupułów i do tego piekielnie inteligentny i przebiegły dyplomata, postawiła na niego, dała mu pieniądze i skończyło się to tym, że w krótkim czasie Henryk został królem Anglii, nie mając żadnych szans na koronę, sprzątając tę koronę sprzed nosa Ludwikowi VII i poprzedniemu mężowi, no i rozpoczynając okres swojego władania Anglią, przy czym on się bił, a Alienor odpowiadała za politykę, za gospodarkę, za alianse. Zresztą z Henrykiem II też była spokrewniona jeszcze bliżej niż ze swoim pierwszym mężem. No więc właśnie i tutaj jest ten problem. Małżeństwo pierwsze rozwiązano, bo pokrewieństwo było bardzo bliskie. A tu było jeszcze większe. A tu było bliższe. Bardzo, bardzo bliskie. Wśród dzieci, które urodziła Henrykowi II, był także Ryszard Lwie Serce. Tak, urodziła w sumie 10 dzieci, dwie córki pierwszemu mężowi, 8 dzieci drugiemu. Najbardziej kochała właśnie Ryszarda Lwie Serce, którego uczyniła królem, którego legenda matki pchnęła na kolejną wyprawę krzyżową, stąd Lwie Serce, który wracając z tejże wyprawy krzyżowej został aresztowany, siedział w lochach i matka wykupiła go za ogromne pieniądze, ale to już było po śmierci jej męża. No właśnie, Henryka to małżeństwo drugie... było burzliwe. Skończyło się zresztą w pewnym czasie dla Alienor więzieniem. Małżeństwo było burzliwe, między innymi dlatego, że Henryk miał niezliczoną ilość kochanek, przy czym miał jako kochankę kobietę o imieniu Rosamunda. Chodziło o to, i ludzie spierali się o to, kto jest większą pięknością, kto jest piękniejszy, królowa Alienor czy królowa alkowy Rosamunda. Jak to się skończyło? Skończyło się to śmiercią Rosamundy, gdzie podejrzewano o to Alienor, że ją otruła, że ją zamordowała i król do tego stopnia między innymi uwierzył w te intrygi i w to kochankobójstwo, że zamknął Alienor na 15 lat do więzienia, ale jest to wyłącznie legenda, bo prawdziwą przyczyną było to, że Alienor podburzyła 3 synów, by odebrać Henrykowi władzę.
nie udała się rebelia, gdy wojska Henryka oblegały ostatni punkt oporu, Aliénor w przebraniu męskim uciekła z twierdzy, wymknęła się Henrykowi. No, na nieszczęście swoje nie na długo, bo została zdradzona, została wydana przez jednego z baronów, który spodziewał się ogromnego okupu. To oczywiście w dużym skrócie historia bardzo ciekawego, burzliwego i niezwykłego życia Aliénor z Akwitanii. Żyła, jak wiemy, 82 lata i tych wydarzeń było tam mnóstwo. O części jej życia mogą Państwo przeczytać w książce, którą mamy dziś dla Państwa, książce zatytułowanej Serce Królowej. Serce Królowej, drugi tom trylogii, moim zdaniem najciekawszy. Ale można je czytać osobno. Każdy tom można czytać osobno. Pieśń Królowej wyszła kiedyś i jest to historia jej małżeństwa z Ludwikiem VII. A Serce? Serce to małżeństwo z Henrykiem II i książka, która ukaże się od piątku, będzie w księgarniach. Tron Królowej, tu już są lata uwięzienia i wyjścia na wolność. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze Serca Królowej. Kto ma ochotę zagłębić się bardziej szczegółowo w tę historię, proszę telefonować 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Czekają dwa egzemplarze książki Serce Królowej o jej części życia z Henrykiem II. 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Czekamy na Państwa telefony. A o burzliwym życiu Aliénor z Akwitanii opowiadała dziś Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dziękuję bardzo Pani. Dziękuję Urszula. Bardzo. Nie o życiu, o fragmencie życia. O fragmencie życia. Agnieszka Strzemińska, do usłyszenia. Radio Katowice.